Pamiętam, że depresji towarzyszyły nieznane mi dotąd uczucia i doznania. Stałem się wrażliwszy. Mocniej odczuwałem, więcej rozumiałem i więcej analizowałem. Pojawiły się nagle metafory, rodzące się w moim umyśle. Pierwszy raz, wtedy właśnie, święta skojarzyły mi się ze światłem w tunelu. Czułem, jakbym był w łonie matki. Wokół ciemności nagle strach i szok i światłość. Pierwsza w moim życiu światłość. Pierwsza choinka u mojej przyrodniej siostry. Zimne ognie iskrzące się białymi iskrami. Trzymałem je w dłoni, biegnąc po całym mieszkaniu. Moja siostra Anna pomagała mi je podpalać. Cała ta zabawa sprawiała mi wiele radości. Tym bardziej, że odczuwanie przekroczyło pewną granicę. Nagle, wśród tej radości, pojawiła się osobliwość. Niezwykłość, wobec której czułem słabość. Zacząłem się wstydzić własnych odczuć. Drzwi były co prawda zamknięte, ale jednocześnie posiadałem klucz do ich otwarcia.